Ci z was, którzy prześledzili historię mojego kanału sięgając dalej niż rok temu, wiedzą, że pojawiało się tutaj bardzo dużo gameplayów z gier. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Później wciągnął mnie nieco inny typ kontentu z Cyberpunka, ale kiedy usłyszałem, że polskie studio Fool's Fury, tak to ci od powstającego remake'u Wiedźmina 1 wraz z 11-bit studio stworzą grę o taumaturgu panującym nad demonami i walczącym za ich pomocą z przeciwnikami w 20-wiecznej Polsce pod zaborami, po prostu nie mogłem przejść obok niej obojętnie. W The Thaumaturge wcielamy się w postać Wiktora Szulskiego, taumaturga z Polski, który szuka uzdrowienia na swoją chorobę i zawiera pakty z coraz to większą liczbą demonów, zwanych tutaj salutorami. Wszystkie z nich pochodzą z najróżniejszych mitologii słowiańskich, a ich designy są po prostu prześwietne, więc już nie mogę się doczekać, aż je wszystkie poznamy. Z ich pomocą będziemy mogli walczyć, wykonywać potężne kombosy, a poza tym czeka nas wciągająca fabuła oraz masa ciekawych i żywych postaci, bo hej, postacie takie jak Rasputin czy Car Rosji spotykamy tutaj na każdym kroku. A teraz pozwólcie, że na chwilę zamilknę i wsłuchajmy się dokładnie, o czym tak naprawdę opowiada historia w The Thaumaturge. Taumata to słowo wywodzące się z greki, oznacza cuda. Taumaturg lub też Tempermanta to ktoś zdolny do odkrywania sekretów ludzi i miejsc, rozpoznaje skazy, czyli piętno odciśnięte na ludzkiej psychę i może je zeń wydobyć na powierzchnię. Czy jest zatem lekarzem dusz? Nie da się w pełni pojąć istoty bycia taumaturgiem, nie rodząc się jednym z nich. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know, you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you're safe. With as much love as I have. Ligia. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Take this down, please. Arrived. Very beautiful views. People honest at first glance.
Sincerely, your barely living cripple. I didn't mean to cause offense. Well, then strike that, please. Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Please add, tell Father I'm writing bad checks in his name all over Europe. From whom? My name is Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw. Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know, I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Za Kaukazie 31 sierpnia 1905 roku i w tym momencie właśnie zaczynamy przygodę jako nasz bohater taumaturg Wiktor Szulski. Jest to bohater z wieloma problemami, wiemy też, że szuka pomocy w związku ze swoją chorobą. Nie wiemy dokładnie jeszcze co to jest, ale wiemy, że musimy znaleźć jakiegoś cudotwórcę, chociaż tak naprawdę jednym z cudotwórców jest nasz bohater, ponieważ jest właśnie taumaturgiem, urodził się taumaturgiem, zawarł pakt z jednym z demonów. Demonem, który w tym momencie wspiera Wiktora Szulskiego, jest Uper. Jest to jeden z demonów, które będziemy mogli spotkać właśnie w grze The Thaumaturge. Demonów w grze bodajże jest 8 i każdego z nich będziemy mogli odblokować, jeśli tylko dobrze wybierzemy wszystkie rzeczy w drzewku umiejętności, a tutaj jest naprawdę dużo w tym drzewku, więc no będzie sporo zabawy, dużo też eksploracji i musimy w tym momencie udać się do wsi. Musimy udać się do wsi, ale w tym momencie przeszukajmy coś tutaj na poczcie. Jakiś zagubiony list. Drogi Antoni, czuję jakby od twojego ostatniego listu minęły wieki. A może to tylko zima sprawia, że wszystko co dobre i ciepłe zdaje się tak odległe. Jak się domyślasz, życie ze słońca mnie nie rozpieszcza. Lata temu zostałem wyrwany z ojczyzny i posłany na obcą ziemię wśród obcych ludzi, żeby walczyć pod rosyjskim sztandarem. A dziś co? Dziś żyję wśród ludzi, którzy mnie nienawidzą, tracę zdrowie i zmysły, uprawiając ziemię, którą użyźniłem krwią i ciałem jej synów. I nie mogę stąd odejść, nie mogę przestać wspominać. Jedyną ucieczką zdaje mi się śmierć. Proszę, módl się za mnie, Konstanty. Postscriptum. Nie sądzę, żeby cenzura przepuściła ten list, ale jeżeli się udało, to proszę, powiedz Anielce, że myśl o niej była mi osłodą. Aż do samego końca. Dokładnie tak. I tutaj właśnie mamy realia takie, że jest rok 1905, a Polska jest pod zaborami Rosji. I podczas naszej przygody spotkamy dużo osób, zarówno Polaków, jak i rosyjskich obywateli, którzy tutaj będą przebywać. Percepcja. Jako taumaturg dysponujesz nadzwyczajną percepcją. Dostrzegasz to, co niewidoczne dla ludzkiego oka, przewidujesz działania wrogów, śledzisz ślady emocji, myśli, czynów i słów oraz łatwiej odnajdujesz drogę do celu. Percepcja jest właśnie czymś na zasadzie wiedźmińskich zmysłów z Wiedźmina III, która pozwala nam widzieć rzeczy niedostępne do zobaczenia gołym okiem i rzeczy, które po prostu większość ludzi nie widzi, a my widzimy dzięki właśnie paktom z demonom i ogólnej mocy taumaturgii. Zauważycie na pewno tutaj bardzo dużo takich podobnych rzeczy do Wiedźminów, bo uwaga, studio, które stworzyło The Thaumaturge, pracuje również nad remake'iem Wiedźmina i dlatego jest tutaj na pewno bardzo dużo rzeczy, które będzie można wyraźnie zobaczyć, które na pewno inspirowały twórców z Wiedźminów i innych gier, które tworzyły, bo naprawdę jest to dojrze słowiański klimat, to jest do tego w Polsce, ale na pewno tutaj te zdolności taumaturgii będziemy mogli zobaczyć wyraźnie, ponieważ zaklęcia i przywoływanie demonów wiąże się z wykonywaniem znaków, bardzo podobnie do wiedźmińskich znaków i to jest już taki pierwszy akcent. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in.
So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting? A guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Wydaje mi się, że ta osoba, z którą tutaj właśnie rozmawialiśmy, nie do końca była przychylna temu uzdrowicielowi, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Prolog ku lepszemu. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Okej, musimy iść do gospody za placykiem i po schodach, ale najpierw może się tutaj rozejrzyjmy i zobaczmy, jak działają nasze wiedźmińskie zmysły. A tak naprawdę percepcja. Możemy z kim zagadać? Nie możemy zagadać, ale zobaczymy, jak daleko mapa sięga tutaj. Dobra, tutaj raczej nic nie widzimy. Oho, tutaj nam się coś świeci. Czy możemy to zbadać, czy nie możemy? Okej, jakieś spostrzeżenie. Amulet ochronny, zrobiony ze sznurków, patyków i piór, ma uchronić mieszkańców przed wpływem mocy nieczystych. No, okej. Widać, że tutaj Polska jeszcze jest dość zacofanym krajem, powiedzmy. Tutaj też coś widzę, jakiś list. Proletariatis brdzola. Nadchodzi dzień, kiedy lud zrzuci znienawidzone okowy. Za jednym zamachem mężnego ramienia, zahartowanego pracą i walką z niedolą, pozbędzie się znienawidzonego caratu. Wydarzenia z ostatnich dni, wciąż tak bolesne dla tak wielu, niech będą jak żagiew, która roznici płomień sprawiedliwej rewolucji. Wystarczy kilka osób, które podniosą dumnie głowy i porzucą swe zajęcia, by płomień stał się pożogą, pochłaniającą ciemiężce i oczyszczającą nasze ziemię. Już zresztą to się dzieje. Robotnicy w największych miastach przygotowują się do działania, również lud wiejski czynnie włącza się do walki. Czeka nas teraz godzina próby, nie traćmy więc ducha. Widzimy z boku ekranu z lewej strony, że wzrosło nam trochę doświadczenie, więc na pewno sporo tutaj opłaca się eksplorować. Możemy z kimś pogadać. You guys already got what's yours this week. Mulchat, we're here to keep order and that don't come free. It's getting colder, so the price is getting higher. Hey, ty! Nice boots. Very warm. W Defomaters są tak zwane skazy. Wielu ludzi je posiada i również posiada ją nasz bohater. Są to rzeczy, których ludzie się zazwyczaj wstydzą, które są nieodpowiednie, które są, no, jak to sama nazwa mówi, skazą. I skazą naszego bohatera jest właśnie duma, dlatego w wielu momentach będziemy mogli wybrać właśnie dumną odpowiedź. Tak jak tutaj pokazuje nam ramka, dumna odpowiedź nie tylko czerpie z poziomu twojej skazy dumy, ale również nakarmi ją jeszcze bardziej. Czyli dość, że możemy właśnie wykorzystać skazę dumy, to jeszcze bardziej ją wzmocnimy w drzewku umiejętności, więc pewnie bardzo często opłaca się ją wykorzystywać, ale zobaczmy, czy to w tym momencie będzie też odpowiednie. Nie szukasz kłopotów, powiedz, że jesteś tylko przyjazdem, nie okazuj strachu, powiedz, że owszem. Bądźmy właśnie dumni, korzystajmy z tego, jaki jest nasz bohater i nie cofajmy się, nie podkulajmy ogonu. Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. I got to sort out formalities with this tourist. It's your znamy. We are the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Proszę bardzo, po raz pierwszy mamy w tej grze właśnie walkę. Jest to walka turowa, ale bardziej przypominająca taką JRPG-ową walkę. I mamy warunki zwycięstwa. Jeżeli wrogowie stracą wszystkie punkty życia, wygrasz walkę, to jest proste. Punkty życia wrogów widnieją na paskach pod ich stopami. Twoje punkty życia znajdziesz w lewym dolnym rogu ekranu. I zobaczcie, możemy przeczytać. To jest deserter, ma 11 punktów życia, skupienia 3, a ten ma 15 punktów życia i skupienia 2. Stańmy do walki.
Zobaczcie, mamy naszego demona, ale w tym momencie jest on nieaktywny, bo nasza postać traci z nim tę więź przez swoją i chorobę, i pewnie jakieś poczynania, więc będziemy musieli odnowić więź z tym demonem, aby móc go później wykorzystywać w walce. Niestety w tym momencie jesteśmy zdani sami na siebie i mamy albo szybki atak zadający od 5 do 6 obrażeń, albo planowany atak zadający obrażenia od 11 do 14, tylko że pierwsza jest chyba szybszą umiejętnością, a ta druga jest, jak jest zaznaczone, właśnie wolna. Kolejka działań. Percepcja pozwala ci przewidzieć działania wrogów, żeby dowiedzieć się, co planują. Rozwiń kolejkę działań znajdującą się na górze ekranu. Tempo umiejętności. Każda umiejętność ma swoje tempo. Wolniejsze umiejętności są potężniejsze, ale wymagają przygotowania. Stwarza to ryzyko, że wróg zaatakuje cię pierwszy, czyli dokładnie to, co przed chwilą wam opowiadałem. W tym momencie mamy tutaj właśnie rundy. Runda trzecia. Precyzyjne cięcie, więc wydaje mi się, że to właśnie pokazuje, że nasz przeciwnik w rundzie trzeciej i w rundzie czwartej będzie zadawał precyzyjne cięcie. Ale czy teraz jest runda czwarta, czy runda piąta? Zaraz się okaże. Spróbujmy tym razem szybki atak. Okej, to była chyba runda trzecia i teraz jest runda czwarta. Tak bym chyba to przewidział, więc powiedzmy, ma jeszcze 10 punktów życia od 5 do 6, zaatakujmy tym właśnie planowanym. Okej, dostaliśmy ciachnięcie i teraz my go na strzała i pokonany. Nie będzie się rzucał. Dobyliśmy punkt motoryzacji. Aha, co to miało być? Koleka? No nieźle. Dobra, czy mogę coś tutaj jeszcze sprawdzić? Tam jest jakiegoś psa, że mogę go sprawdzić. Cześć, piesku. O, gra 10 na 10. Można porozmawiać z psem. Gdyby się jeszcze dało go pogłaskać, to już byłoby w ogóle świetnie. Ale wejdźmy tutaj, mamy punkt taumaturgii. Na okładce grimuaru, czyli właśnie tej księgi zaklęć, powiedzmy, widnieją dostępne punkty taumaturgii, które możesz wydawać na drzewku. Kupuj ulepszenia umiejętności, doskonal swoje moce w obrębie dowolnego wymiaru oraz poluj na salutory, co pozwoli ci na dalszy rozwój. I to jest właśnie nasze drzewko taumaturgii. Mamy 4 różne ścieżki: serca, umysłu, czynu i słowa. I najlepiej, z tego co słyszałem, sobie je równomiernie rozwijać, aby móc właśnie w dialogach korzystać z różnych opcji i odblokowywać również inne salutory, bo jak tutaj widzimy, jest ich 4, a dalej w tym drzewku są jeszcze bodajże 4, więc naprawdę sporo tego tutaj będzie. Jak widzimy, percepcja to ulepszenie umożliwia korzystanie z percepcji w wymiarze serca, tutaj w umyśle, czynie i słowie. W późniejszych etapach rozgrywki pewnie dowiemy się, co to tak naprawdę oznacza dla nas jako graczy, jako postaci właśnie w tym świecie, jakie daje nam to wymierne efekty, ale w tym momencie wydaje mi się, że spróbujemy bardziej i w serce, żeby rozwinąć naszą więź z upyrem, a raczej ją trochę odbudować, bo właśnie twoja więź jest z nim osłabiona i grozi zerwaniem, więc raczej powinniśmy się z nim tutaj bardziej zbratać. Więc spróbujmy tutaj. Hazard daje 60% szans na zadanie podwójnych obrażeń. To może być fajne, kliknijmy rozwiń i nam się tutaj odblokowało. Następna umiejętność to będzie perfekcyjna efektywność. Perfekcjonizm 7 u siebie sprawia, że każdy atak na wroga zada mu maksymalne możliwe obrażenia. Aha, czyli tak jak mieliśmy przedział od 5 do 6, to zawsze dzięki tej umiejętności zadamy 6. Dobra, jesteśmy tutaj w tym budynku. Zobaczmy przy naszych wiedźmińskich zmysłach, czy coś możemy. Widzę tutaj jakiś list do przeczytania. Wieści z Erywania. Jak donoszą nasi korespondenci, nowo mianowany generał gubernator prowincji erywańskiej, książę Napoleon Bonaparte, przybył właśnie do miasta. Najwyżsi urzędnicy dokonali uroczystego powitania. Następnie odbyła się kolacja z udziałem przedstawicieli najznamienitszych rodzin Erywania. W kolejnych dniach planowane jest przemówienie generała gubernatora do mieszkańców miasta. Okej, no dowiadujemy się tutaj bardzo dużo o świecie, o realiach właśnie, w jakich się znalazł świat, Polska, Rosja, jak to wszystko tutaj wygląda, więc na pewno będziemy bardzo dużo w tej serii czytać. Tutaj mamy już jakąś osobę, pewnie tego właśnie uzdrowiciela, chociaż też nie wiadomo. Czy mogę coś jeszcze sprawdzić? Chyba nie. No to pójdźmy z nim, zagadajmy. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and... And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases, inexplicable ones. And what do you believe in?
If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Where are you coming from? I first learned of you in Paris. A charismatic miracle worker from Russia. I even heard about you from my doctors. By the time I got to Petersburg, you were already gone. I've crossed almost three continents, through Siberia, India, and half of Europe. But if you're asking me about my origins, I'm from Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a thaumaturge, and I'll hear what you have to say. That's partly the issue I wanted to speak to you about. Does that mean you give up? That means I'll try, but I don't know. All right, all right. I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you, to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Sznur modlitewny dostaliśmy od właśnie tutaj postaci Rasputina. Wysłużony sznur modlitewny z 30 wełnianych węzełków. Buchająca ze sznura gorliwość impregnuje wełnę lepiej niż łój z silnych palców właściciela. Przedmiot pulsuje mieszanką błękitnego uniesienia, purpurowej pasji i grafitowej zawziętości. Dotyk sznura pali, ale również przyciąga. Wyciągnijmy z tego jakiś wniosek. Wniosek życzenia Rasputina. Rasputin ma w sobie magnetyzującą gorliwość i pasję. To człowiek o przyciągającej osobowości, silny i zawzięty, za którym łatwo podążyć. Trzeba tylko uważać, by się nie poparzyć płomieniem jego żarliwości. Masz już wiedzę lub znasz kontekst, aby odpowiedzieć. Okej, czyli odblokowała nam się ta ścieżka dialogowa po tym, jak przyjrzeliśmy się temu przedmiotowi automatycznie, więc weźmy mu to powiedzmy. I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Spostrzeżenia. Spostrzeżenia są informacjami, które zdobywasz wchodząc w interakcje z ludźmi i przedmiotami. Spostrzeżenia składają się we wnioski, źródła cennej wiedzy o świecie i wydarzeniach, które pomogą ci w różnych sytuacjach. Percepcja na przedmiotach. Taumaturgowie władają percepcją, która pozwala im odczytywać pozostawione na przedmiotach emocje, czyny, słowa i myśli innych ludzi. Żeby je poznać, musisz wystarczająco rozwinąć wymiary serca, czynu, słowa lub umysłu. Ślady. Na niektórych przedmiotach zostaje ślad osobowości osoby. Przyjmuje formy nieznane, widzisz go po raz pierwszy, znajomy, widzisz go znowu, ale nie masz pewności, do kogo należy i pewny, dokładnie wtedy wiesz, kto go zostawił. Ślady ujawniają się tylko wtedy, gdy zdasz test percepcji na przedmiocie. Let's take a look around. Dobrze mówisz, Wiktor, rozejrzyjmy się tutaj, użyjmy naszej percepcji, coś tutaj jest. Co ja mogę tutaj... I failed. Brudna miska. Brudna miska, z której ktoś jadł potrawkę. Za mała siła wymiaru słowo. Ślad nieznany. Okej, czyli nie wiemy, do kogo należy i nie wiemy, kto go zostawił. Okej. Czy tutaj z tej strony coś? Chyba nie bardzo. Okej, tutaj coś mamy przy tym tutaj palenisku. Włosiennica. Narzędzie pokutne służące do dobrowolnego umartwiania ciała. Za mała siła wymiaru, umysł, ślad nieznany. Okej, okay. Czy dalej coś tutaj jeszcze może być? Bo nie wiem, czy to będzie dokładnie ta rzecz, czy tutaj może coś. Okej, okay, coś tu jest. Modlitewnik. Ozdobny modlitewnik w rycie prawosławnym. Wibruje przeciągłym jękiem rozkoszy. Dotykiem jedwabiu, zapachem dworskiego pudru. Jednak to, co miękkie i ciepłe, przeszywają również ciernie zbliżającej się rozłąki i tęsknoty. Ślad pewny Rasputin, widzicie, i mamy tutaj właśnie, możemy wyciągnąć
wniosek, że należy to do Rasputina. To by pomyślał, że w tym klesze drzemią takie pokłady namiętności. Za maską uzdrowiciela kryje się o dziwo wybitny kochanek uzależniający od siebie kobiece serca i ciała. Może to jedna z jego uzdrowicielskich metod. A teraz możemy mu oddać tę modlitewkę. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? I can't help but ask you about that young lady from Petersburg. Careful, I'm starting to like you. But not enough to tell you about Petersburg. How do you think I might help you? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Znowu mamy tutaj przykład dumnej odpowiedzi i myślę, że będziemy z niej korzystać przynajmniej na razie za każdym razem. Powiedzmy, że możemy mu dobrze zapłacić. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Well... Where am I? Rasputin. There's no one in here. Nikogo tu nie ma. Dostaliśmy się do jakiegoś dziwnego wymiaru, a raczej to kurczę, Rasputin raczej pomógł nam tutaj gdzieś dojść do jakichś zakątków naszego umysłu. Ale zapomnijmy może wiedźmińskich zmysłów użyć naszej percepcji. Nie, tutaj nic nie ma. Więc idźmy dalej. O, tutaj jest nasz upyr. Pomaga nam chyba Rasputin dotrzeć do upyra w naszych zakątkach umysłu. Może to właśnie dzięki percepcji go widzimy. Co? Tutaj coś się świeci. What is this sound? Shackles? O, to jest upyr, okej. Za każdym razem się rozpływa. You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, Father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you hear me? Do you? Do you?
I can see, Father. Clearly. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a Salyutar, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. And I'd do it again if I could.